do żadnego zanieczyszczenia fizycznego, ludzkiego, które by spowodowało bezpośrednio to śnięcie ryb, w istocie nie doszło. Tak naprawdę dzisiaj wiemy, że powodem tej katastrofy, tego śnięcia ryb, do którego doszło na obszarze de facto trzech województw, jest tak zwana złota alga, a ściślej mówiąc bezpośrednią przyczyną tego śnięcia ryby była toksyna, którą ta alga wydzielała. Największe straty w rybostanie były rzeczywiście w tej już dolnej części Odry w województwie zachodniopomorskim, znacznie mniejsze w lubuskim i w województwie dolnośląskim. Na szczęście udało się to zjawisko zatrzymać. Tutaj bardzo, bardzo, bardzo intensywna była interwencja, w szczególności w województwie zachodniopomorskim. Postawiono 29 zapór w 17 miejscach po to, żeby zatrzymać płynące śnięte ryby, po to, żeby też zatrzymać trochę tą wodę. Trwa w tej chwili cały czas badanie właśnie tej ostatecznej przyczyny, dlaczego doszło do emisji tej toksyny przez te algi. Natomiast na pewno można mówić dzisiaj, że był to pewien zbiór przyczyn, które nastąpiły. Po pierwsze, bardzo niski stan wody na Odrze i w dopływach Odry. Po drugie, stosunkowo duże zasolenie przy tym niskim stanie wody i wysokich temperaturach powietrza i wiadomo także i samej rzeki. Natomiast w którym momencie dokładnie nastąpiła emisja tej toksyny, to w tej chwili jest przedmiotem badania. Toksyna nie jest szkodliwa dla ludzi, więc nie było sytuacji, żeby sama emisja tej toksyny była szkodliwa dla ludzi. Oczywiście to była niedobra sytuacja, potencjalnie niebezpieczna, że tyle śniętych, padłych ryb płynęło rzeką, w związku z czym konieczne tutaj były i są działania oczyszczające w miarę możliwości rzekę z tych padłych ryb. Te działania są cały czas prowadzone, natomiast samo zjawisko szkodliwe dla ludzi nie było. Proszę Państwa, prowadzono także i badania, bo tutaj zapewniali mnie i przedstawiciele Inspekcji Ochrony Środowiska i przedstawiciele sanitarnych, wód podziemnych. Czy nie nastąpiło skażenie jakiekolwiek wód podziemnych? Nie, nie nastąpiło skażenie wód podziemnych. Wody podziemne są czyste. Zbadano również krowy z gospodarstw nadodrzańskich. Nie stwierdzono również żadnego zatrucia ani samych krów, ani też, co ważne, nie stwierdzono żadnego zatrucia i żadnych toksyn w mleku tych krów. Było nawet stado, które zostało przy monitoringu Odry zaobserwowane w samej rzece. Krowy po prostu stały w rzece, piły wodę, chłodziły się. Zostały te krowy zbadane, zostało zbadane ich mleko. Nie stwierdzono żadnych zanieczyszczeń. W istocie więc z samego faktu emisji tych toksyn do rzeki przez złote algi niebezpieczeństwo dla ludzi nie wynikało. No niestety są olbrzymie szkody, jeżeli chodzi o faunę rzeki. Wszyscy wiemy, że ponad 200 ton ryb padło. Najwięcej, tak jak powiedziałem, w zachodniopomorskim. Ryb i skorupiaków dokładnie rzecznych. W związku z powyższym w tym zakresie rzeka będzie wymagała odbudowy. Ta odbudowa oczywiście jest zawsze pewnym procesem naturalnym i natura sama się odbudowuje, ale tutaj przedstawiciele Wód Polskich zapewniali, że przygotowują specjalną ustawę dotyczącą właśnie tego, aby pomóc Odrze w tym odbudowaniu się. Zostanie stworzony system stałego 24-godzinnego monitoringu stanu wody, ponieważ woda jest wody są monitorowane, jeżeli chodzi o wielkość ich przepływu. Wiemy dobowo, jakie są stany rzek i poszczególnych cieków wodnych. Tym się zajmuje na co dzień Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Takie badania są na co dzień prowadzone. Natomiast nie były prowadzone do tej pory 24-godzinne badania składu rzeki Odry, jakości tego. To między innymi dzięki temu, że zaczęto obserwować Odrę przez 24 godziny. Udało się ustalić tą przyczynę, a ona została ustalona poprzez to, że stwierdzono po prostu zmiany w natlenieniu dobowym rzeki i po tym rozpoznano, że przyczyną tak naprawdę są najprawdopodobniej algi. To był taki pierwszy sygnał, który wskazali naukowcy, który z podejrzenia zanieczyszczenia ręką ludzką
skierował całą uwagę właśnie na sytuację biologiczną, na to, że to może być przyczyna biologiczna, choć oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, no ona jest w jej związku następuje także kwestia zasolenia rzeki, no, które nie jest naturalne, które jest zasoleniem wynikającym ze spuszczania do Odry wód kopalnianych i do innych rzek, które są dopływami Odry.